Cześć! Zapraszam Was na bardzo krótki tym razem filmik pokazujący, jak robimy mostek szczepny Atlasem Ather S. Bardzo krótki filmik ze względu na natłok pracy, jaki mieliśmy wtedy i nie było czasu niestety ukazać tego w większym obszarze, natomiast taki skrót myślę, że w zupełności wystarczy. Uzupełnić musicie sobie oczywiście tą wiedzę z filmiku, czytając kartę techniczną. Tam jest dużo napisane, w zależności od sytuacji różnie się to stosuje. Też każdy mostek szczepny się różni. To nie jest tak, że jesteście fachowcem, wiecie jak się robi mostek szczepny, weźmiecie mostek szczepny jakiejkolwiek firmy i tak po prostu sobie zrobicie, bo umiecie. Nie. Każdy mostek szczepny i inne produkty też każdej innej firmy robi się różnymi proporcjami, innymi, a także w inny sposób. Mostek szczepny jednej firmy może trzeba jeszcze kleić razem z siatką elewacyjną zbrojącą, a tego, który my robiliśmy, na przykład nie trzeba. No i skąd to możecie wiedzieć? Musicie przeczytać oczywiście kartę techniczną. S. Nazwa wzięta od słowa adhezja, czyli łączenie się dwóch ciał fizycznych warstwą zewnętrzną, chyba dobrze to powiedziałem. I dlaczego tutaj to zastosowaliśmy? Mieliśmy pacjenta, podłogę w kuchni, posadzkę popękaną przez brak dylatacji obwodowej. Brak dylatacji, pamiętajcie, że zawsze powoduje to, że ta posadzka sama sobie zrobi tą dylatację i robi to najczęściej w sposób tworzenia niekontrolowanych pęknięć. I tutaj tak to wyglądało. Tą pękniętą posadzkę zszyliśmy z żywicą, z piaskiem, tak jak w poprzednich filmikach pokazywałem, może karta tu jeszcze wyjedzie od góry. I na to chcieliśmy wylać Postar 80 szybko schnącą posadzkę i na to później będziemy robić płytki. A ze względu na to, że miejsca mieliśmy tylko 2 cm, żeby ta cienka grubość nie popękała, musieliśmy zastosować mostek szczepny, znaczy było bardzo rozsądnie go zastosować, więc go stosujemy i zaraz zobaczycie jak. No i co dalej? Tak, mieszamy mostek szczepny oczywiście na wadze, zgodnie z zaleceniami producenta. Pamiętajcie, że nawet są zaprawy, gdzie 10 gramów może zrobić kolosalną różnicę w gęstości zaprawy, którą robicie, więc nie ma czegoś takiego jak mieszanie na oko. To robią upośledzeni umysłowo ludzie, którzy twierdzą, że oni się nie mylą nigdy. Ja potrafię 20 gramów na wadze przelać wodę i już jest coś za rzadkie i nie da się tym pracować, albo za gęste. Także oczywiście na wadze. No i tutaj zrobiliśmy adhera rzadko, żeby nie wysechł, bo robimy mokry na mokre. Na mokrego adhera od razu robimy postara, czyli tą posadzkę sobie pociągnęliśmy po listwach. Zaraz to też zobaczycie. Później na tego postara dajemy matę Sopro, przyklejamy kompensacyjną hydroizolacyjną, żeby też te drgania przenieść, rozłożyć, bo nie ma tam dylatacji. Oczywiście dylatacja będzie w nowej lewce, ale nie ma jej w starej, więc nie chcemy ryzykować. Dajemy matę i na to płytki 120 na 60 będziemy później kładli, więc tym to jest spowodowane. I co? Tyle. Zapraszam na film. Zaraz w bardzo szybkim skrócie zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Zapraszam. Prawda? Jeśli będziecie chcieli to robić sami, będziecie mieli jakieś wątpliwości i pytania, zadawajcie w komentarzu, zawsze pomożemy chętnie, pomogą Wam też zawsze
doradcy techniczni firmy Atlas, albo są też na przykład takie stowarzyszenia jak Stowarzyszenie Branży Wykończeniowej, gdzie też chłopaki służą pomocą, wystarczy, że się z nimi skontaktujesz. Grupy na Facebooku, gdzie też możecie zadać jakieś pytania i też często się czegoś dowiecie, ale tutaj trzeba uważać, bo bardzo często jest tak, że ktoś czegoś nie wie i napisze. Ostatnio na przykład widziałem, że doradzali komuś zalaną podłogę ze styropianu wysuszać, co i to było zalane wieloma takimi komentarzami, co jest absolutną bzdurą, bo styropianu zamoczonego już nie wysuszycie nigdy tak, żeby wrócił do stanu sprzed zamoczenia, więc taką posadzkę trzeba wymienić i zrobić od zera. Niestety, przynajmniej od warstwy styropianu. Różnie bywa z tymi grupami, ale warto się zapytać. Tymczasem dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, na razie.